Witamy raz jeszcze. Tutaj Stacja Ateizm, niedziela 18 marca. Nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że tym razem nas już słychać. Dajcie proszę znać na czacie. A w międzyczasie będę dzisiaj waszym prowadzącym. Nazywam się Nowak Leszek. Ze mną dzisiaj w studiu gość absolutnie specjalny. Od ponad dekady prowadzi rozmowy z teistami różnych religii na temat zasadności ich wierzeń. Od zwykłych wiernych po księży, imamów, rabinów i profesjonalnych apologetów. Od 2012 roku prowadzi rozmowy z teistami na portalu FilmWeb. Teiści podają swoje argumenty mające wskazywać na istnienie ich Boga, po czym wspólnie rozkładają je na czynniki pierwsze, przyglądając się temu, czy owe argumenty trzymają się kupy. Jego wątki dyskusyjne osiągają tysiące odpowiedzi. Rozmowy te są pokatalogowane tematycznie i zaprezentowane w formie spisu treści podzielonego na działy tematyczne oraz poszczególne tematy, tworząc swego rodzaju encyklopedię kontrapologetyczną. Impaktor jest również autorem m.in. debaty z księdzem profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którą znaleźć można na YouTubie wpisując ateista u księdza. Link będzie w opisie pod odcinkiem. Oraz autorem krótkiego streszczenia chrześcijaństwa Biblia w 5 minut, dostępnego ze spisu treści, a spis treści będzie również w tym samym linku pod odcinkiem. Panie i panowie, jeżeli dobrze kojarzę, pierwszy raz publicznie przed kamerą u nas tylko w stacji Ateizm. Konrad Chrzan, znany jako Impaktor. Witam cię, Konradzie. Witam cię, Leszku, i witam naszych widzów. Strasznie się cieszę, że zagościłeś u nas na wizji. Myślę, że będzie wiele ciekawych pytań. Myślę, że w końcu ludzie będą mogli cię spytać wprost, na żywo, na wizji, w HD o rzeczy, które chcieli cię pytać latami. Możliwe, że nie wszyscy się jeszcze zebrali, żeby zadać pytanie. Zobaczymy. Zobaczymy. Dzwońcie koniecznie. Dwie linie są na ten moment otwarte. Więc jeżeli chodzi o moje ogłoszenia wstępne, sytuacja jest taka, że za tydzień, 25 marca, nie będzie zwyczajowego niedzielnego odcinka. Dlaczego? Ano dlatego, że są wtedy Dni Ateizmu 2018. Zapiszcie sobie proszę dwie daty. 23 marca, piątek, o 17:30 stacja będzie we Warszawie. Druga data, 25 marca, niedziela. Tutaj uwaga, zmiana godziny. O godzinie 14. Wcześniej była 13:15, teraz jest nowa godzina 14. O 14, 25 marca stacja również będzie we Warszawie. Więcej informacji znajdziecie w filmach promocyjnych na końcu tego odcinka oraz śledźcie nasze informacje na YouTubie, na Facebooku. Jeszcze na końcu podam linki. Mam nadzieję, że do zobaczenia we Warszawie. Oczywiście. Z poprzedniego tygodnia mam dwie informacje, jedną złą, drugą dobrą. Ta zła to niestety nie żyje już Stephen Hawking. Jest to postać, której chyba przedstawiać nie trzeba. Chciałem o tym wspomnieć. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy do tej postaci, wybitnej postaci świata nauki. Jeszcze nie raz chciałem po prostu dzisiaj o tym wspomnieć, że była to wyraźna strata w świecie naukowym. Także czekamy na następcę, bo duża strata, nie? Druga informacja natomiast jest bardzo dobra, gdyż stacja Ateizm przekroczyła 2000 subskrypcji. Tak jak po 1000, ogromnie wam serdecznie za to dziękujemy. Dzięki śliczne, bez was tych subów byśmy nie zrobili, także subujcie, lajkujcie, szerujcie dalej. I czekamy na 3000 oczywiście. To dopiero początek. Także, jeżeli chodzi o ogłoszenia wstępne, to z mojej strony wszystko. A, dodam jeszcze za pamięci, o co się rozchodzi, jeżeli ktoś pierwszy raz nas ogląda. Stacja Ateizm, czyli promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz promujemy konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. Dzisiaj możemy sobie porozmawiać poprzez dwie linie telefoniczne. Numery obydwa macie na dole ekranu, w opisie pod transmisją. Podam jeszcze tutaj na wizji. Pierwszy numer 503 928 319 oraz drugi numer 791 019 212. Dzwońcie śmiało, zaczekajcie proszę w kolejce i pogadajmy sobie dzisiaj. Jesteśmy na żywo do waszej dyspozycji. Tymczasem, Konradzie, oddaję głos. Jako, że jest to moja pierwsza wizyta w stacji, to chciałbym zacząć od omówienia tematu
poniekąd najbardziej podstawowego, leżącego u podłoża właściwie każdej dyskusji dotyczącej epistemologii czy dochodzenia do wniosków. I tym tematem są wierzenia. Co to znaczy, czym jest wierzenie, czym jest wiara, czym się różni od wiedzy. I temat można podsumować właściwie jednym słowem. Niemniej oczywiście powiem o tym coś więcej. W każdym razie w najprostszym ujęciu wierzenie równa się przekonanie. Po prostu. Każde przekonanie, każde stanowisko, które utrzymujemy, jest wierzeniem. Na przykład Ziemia krąży wokół Słońca. Ziemia jest płaska. Mama mnie kocha. Nas na Jowiszu kilka kilometrów pod powierzchnią chmur żyją różowe słonie. Wpuściłem psa na noc do domu. To wszystko są wierzenia. A dlaczego to są wierzenia? Ponieważ zdolność do odbioru rzeczywistości przez nasze zmysły nie jest doskonała. Nasze narzędzia poznania nie są doskonałe. Nie mamy dlatego dostępu do wiedzy absolutnej. Niczego nie jesteśmy w stanie wiedzieć w cudzysłowie na 100%. Dlatego też jednym z konceptów filozoficznych, który jest praktycznie nie do obalenia, jest na przykład solipsyzm, czyli przekonanie, że stanowisko, że wszystko, czego doświadczamy, to tak naprawdę jest jedynie wytwór naszej wyobraźni, naszej imaginacji, inne osoby, wydarzenia, to wszystko. I tak naprawdę nie mamy narzędzia, które pozwalałoby stwierdzić, że tak nie jest. Niemniej wszyscy współdzielimy wrażenie, mamy wrażenie, że doświadczamy jakiejś rzeczywistości i w dużej mierze owo wrażenie jest spójne i cross-weryfikowalne. To znaczy różne zmysły dostarczają nam podobnych danych. Na przykład jeżeli stoi przede mną kubek z herbatą, to mogę go doświadczyć wzrokowo, mogę go doświadczyć dotykiem, mogę doświadczyć jego temperatury, mogę również skonsultować z Leszkiem. Czy Leszku, widzisz ten kubek? Jeśli Leszek mi to potwierdzi, a jeszcze lepiej, jeśli mi wskaże w to samo miejsce, w którym ja widzę ten kubek, no to zasób dobrych powodów, żeby uznać, że ten kubek tam stoi, kumuluje się. I moje wierzenie staje się coraz lepiej uzasadnione. Dlatego mimo, że wszystkie nasze stanowiska i wszystkie możliwe przekonania są wierzeniami, jednak różnią się między sobą. Ale zacznę od wierzeń, które nazywają się wierzeniami prawidłowo podstawowymi, po angielsku basic belief. Są to wierzenia właściwie fundamentalne i to jest nazwa własna. Co to znaczy? Jest to zestaw wierzeń, który musi spełniać dwie cechy. Po pierwsze, są to wierzenia, które przyjąć musimy po to, aby być w stanie dochodzić do jakichkolwiek użytecznych, rzetelnych wniosków. Czyli przykładem takiego wierzenia jest to, że współdzielimy pewną rzeczywistość między sobą, że ją doświadczamy i że niekoniecznie nie przyjmujemy stanowiska solipsizmu, czyli że wszystko jest wytworem naszej wyobraźni. Gdybyśmy tak zrobili, to właściwie dochodzenie do jakichkolwiek wniosków byłoby bez sensu, no bo po co, prawda? Więc przyjmujemy to z powodu pragmatycznego, ale takie wierzenie właściwie fundamentalne musi spełniać też drugą i kluczową cechę. Takie wierzenie musi być niezbędne. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy przyjmować sobie dowolnego zestawu wierzeń jako wierzenia fundamentalne, ponieważ zestaw takich wierzeń musi być maksymalnie minimalny, czyli jak najmniejszy.
żadne wierzenie, które jest zbędne, nie może się tam znaleźć. Ponieważ natychmiast, kiedy jakieś wierzenie, które tak naprawdę nie jest fundamentalne, znajdzie się w naszym zestawie i przyjmiemy je jako wierzenie poprawnie fundamentalne, wszystkie nasze kolejne wnioski będą zatrute tym jednym, tym ekstra wierzeniem. I teraz wróćmy do tego, czy pomimo tego, że wszystkie nasze przekonania są wierzeniami, to czy to znaczy, że wszystkie są sobie równe? Wracając do tych przykładów. Ziemia krąży wokół Słońca i Ziemia jest płaska. Oba są to wierzenia utrzymywane przez pewne grupy ludzi, niekoniecznie równie liczne. Niemniej są to wierzenia faktycznie funkcjonujące w społeczeństwie. Inne wierzenie, mama mnie kocha. Kolejne wierzenie, słonie na Jowiszu. Kolejne wierzenie, wpuściłem psa do domu na noc. Co różni te wierzenia od siebie? Ano, różni je podstawność, czyli ilość dobrych powodów przemawiających za ich prawdziwością. I wierzenia dzielimy następująco. Po pierwsze, najwyżej i najbardziej uzasadnionym wierzeniem, a właściwie wierzeniem poprawnie podstawowym, są logiczne aksjomaty, czyli wierzenia, czyli zasady logiczne, które musimy przyjąć za prawdziwe, aby być w stanie dochodzić do jakichkolwiek wniosków. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy tego nie zrobić, ale tak naprawdę pogrążymy się w chaosie. Także żeby dochodzić do jakichkolwiek wniosków, musimy to przyjąć. Kolejnym poziomem są wierzenia, których prawdziwość możemy udowodnić, na przykład metodą naukową. Tutaj cała nauka, nauki przyrodnicze i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to są wierzenia, których prawdziwość możemy udowodnić, ale tego typu wierzenia nie ograniczają się oczywiście do wierzeń ustalanych restrykcyjnie metodą naukową, ponieważ sami również jesteśmy w stanie, nie będąc naukowcami, potwierdzać sobie pewne wierzenia w sposób udowadniać ich prawdziwość. Możemy sprawdzać, które z tych wierzeń noszą wszelkie poszlaki bycia prawdą. Na przykład Ziemia krąży wokół Słońca, mama mnie kocha, wpuściłem psa na noc do domu. Skąd to wiem? Na przykład wpuściłem psa, ponieważ widzę, że pies leży sobie w kuchni i śpi. Więc mam potwierdzenie tego, że wpuściłem psa, że pies jest w domu. Ziemia krąży wokół Słońca, no to oczywiście tutaj mamy potwierdzenie naukowe, metodą naukową, obserwacjami rygorystycznymi. Tu jest kolejny przykład, ciekawy przykład. Mama mnie kocha. Często, kiedy rozmawiamy z teistą, słyszymy argument, no ale ty też masz wiarę. Czyżby? Czy to, że mama mnie kocha, jest wiarą? Za chwilę przejdziemy do omówienia, czym jest wiara. Natomiast to, że mama mnie kocha, to nie jest założenie wzięte z sufitu, tylko jest to wierzenie, które jest potwierdzone na różne sposoby. Na przykład to, jaki ma do mnie stosunek od kiedy byłem dzieckiem, czy się mną zajmuje, w jaki sposób to robi, w jaki sposób się do mnie odnosi, czy dostanę od niej prezent na Dzień Dziecka i tak dalej, i tak dalej. Nic z tych rzeczy nie jest w stanie stuprocentowo powiedzieć nam, tak, mama mnie kocha i to jest pewność absolutna. Niemniej wszystkie te objawy składają się do kupy i podwyższają prawdopodobieństwo tego wierzenia do poziomu, który możemy nazwać właściwie wiedzą. I wierzenia, które możemy udowodnić i które udowadniamy, nazywamy wiedzą. Kolejnym typem wierzeń są wierzenia, których nie mamy podstaw do uznania za prawdziwe. Niemniej są to wierzenia zwyczajne. Przykładowo, idę sobie na przystanek w mieście, w którym jestem pierwszy raz. Czekam na przystanku autobusowym. Na przystanek przychodzi jakiś facet. Nic nie wiem o tym facecie, widzę go pierwszy raz, ale przyjmuję,
że imię ojca tego faceta brzmi Adam. Z jednej strony jest to wierzenie zupełnie nienadzwyczajne, ponieważ imię Adam jest popularne. Znam wiele osób, które mają na imię Adam i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, właściwie nie mam żadnego dobrego powodu, by przyjąć za fakt to, że ten gość, że ojciec tego gościa ma na imię Adam. Dlatego, mimo że jest to wierzenie zwyczajne, jest to wierzenie bezpodstawne. I teraz przechodzimy do wierzeń, które nazywamy wiarą. I przykład. Wierzenie nadzwyczajne pozbawione dowodów. Na przykład. Na Jowiszu żyją sobie różowe słonie. Nie mamy sposobu, żeby to stwierdzić. Nie mamy sposobu, żeby to potwierdzić i zweryfikować owe potwierdzenie. To raz. Ale co gorsza, jest to wierzenie nadzwyczajne. O ile wiemy, na ile znamy sposób funkcjonowania słoni od strony biologicznej i na ile znamy skład atmosfery Jowisza, no to składa nam się na obraz, w którym obraz środowiska, w którym słonie nie są zdolne do funkcjonowania. A nawet gdyby były, no to niby jak miałyby się tam znaleźć, prawda? Nie zbudowały statku kosmicznego i nie wylądowały na Jowiszu, nawet gdyby takowy miał powierzchnię. To wszystko kłóci się z naszą wiedzą. Poza tym jest bezpodstawne. I wierzenia nadzwyczajne, które nie posiadają dowodów, ja nazywam wiarą typu pierwszego. I ostatnim typem wierzeń są wierzenia, których fałszywość można udowodnić. Na przykład, Ziemia jest płaska. Ziemia ma 6000 lat, 10 tysięcy lat i tak dalej, i tak dalej. Są to wierzenia, które w miarę jednoznacznie jesteśmy w stanie wykazać jako nieprawdziwe, a mimo to są utrzymywane przez często duże grupy ludzi. I pytanie, czy ogólnie społeczeństwo uważa wiarę za dobrą podstawę do utrzymywania wierzeń? Czy wierzenia z kategorii wiary są wierzeniami wartymi utrzymywania? Powiedzmy, że ludzie dzielą się na trzy typy. Pierwszy typ to są ludzie, którzy mają choćby podstawowe pojęcie na temat epistemologii, na temat dochodzenia do wartościowych wniosków. Tutaj niestety muszę wspomnieć o nieszczęśliwym braku edukacji jakiejkolwiek filozoficznej w szkołach i w Polsce, i w większości krajów Europy. Słyszałem, że gdzieniegdzie to się zmienia. Niestety tyle pokoleń, ile wyszło ze szkół bez jakiejkolwiek znajomości i epistemologii, i podstaw filozofii, to jest po prostu fatalne, bo przedmiot filozofii, on uczy, w jaki sposób myśleć i w jaki sposób myśleć skutecznie, wartościowo, tak żeby wnioski, do których się dochodzi, były coś warte. A niestety było to zaniedbywane przez dziesięciolecia i w Polsce, i za granicą. Miejmy nadzieję, że to się powoli zmieni. Więc każda osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie, choćby najbardziej podstawowe na temat dochodzenia do wartościowych wniosków, zda sobie sprawę, że wierzenia, które nie posiadają dowodów lub które posiadają dowody na ich fałszywość, nie są warte utrzymywania. Abstrahuję w tym momencie od wierzeń religijnych. Po prostu w życiu. Jeżeli spotkamy kogoś na ulicy, kto powie nam, że jeżeli damy mu 100 zł, to on za tydzień przyniesie nam 1 000 000 000 zł, nie kupimy tego, prawda? Przynajmniej większość osób tego nie kupi. A co ważne, większość z tych osób, która tego nie kupi, będzie teistami.
I dochodzimy do wniosku, że niemal każdy teista, czy to chrześcijanin, czy muzułmanin, w każdym obszarze swojego życia, w każdym obszarze swojego życia uważa wiarę za podstawę wierzenia, która jest niewystarczająca do utrzymywania tego wierzenia. W każdym obszarze swojego życia poza religią. I ostatnią grupą osób, które nie uważają wiary za dobrą podstawę, ani dobre uzasadnienie, są apologeci. A któż to jest apologeta? Apologeta to jest teista, czyli osoba wierząca w Boga, której funkcją jest znajdowanie i podawanie dowodów czy argumentów za wierzeniem w Boga. Dlaczego jest to funkcją apologety? Ponieważ apologeta zdaje sobie sprawę, ile warte jest wierzenie bez dowodów, czyli dobrych powodów do uważania je za prawdę. I apologeta szuka tych dobrych powodów i stara się je podawać, ponieważ wie, że w momencie, w którym odwoła się do wiary, w momencie, w którym użyje tak popularne stwierdzenie słyszane często od osób religijnych, trzeba mieć wiarę. Natychmiast, kiedy użyje takiego argumentu, to wie, że przegrał, ponieważ to jest nie argument. Dlatego jego funkcja polega na znajdywaniu dobrych powodów. I skoro jestem już przy apologetach, to taka mała dygresja z mojego doświadczenia. Apologeci dzielą się na trzy rodzaje. Są to apologeci niedoświadczeni, którzy poznali, znaleźli lub może nawet wymyślili jakieś argumenty za istnieniem Boga, które uważają za wartościowe i które uważają, że wskazują na istnienie Boga. Ale nie przedstawili takiego argumentu osobie, która była w stanie odpowiedzieć im rzetelną krytyką tego argumentu. Często się spotyka takich apologetów, szczególnie w środowiskach, które są hermetyczne i nie mają kontaktu czy to z innymi religiami, argumentami innych religii, czy z argumentami sceptyków. Ale kiedy taki apologeta wychodzi w szeroki świat i zaczyna spotykać się z kontrargumentami i odpowiedziami na ich argumenty, to ewoluuje w jeden z pozostałych dwóch typów. I pierwszym pozostałym typem apologety jest apologeta niefrasobliwy intelektualnie. I owszem, jest to pewnego rodzaju eufemizm. Jest to apologeta, który przedstawia pewien argument. Ten argument otrzymuje odpowiedź i wyjaśnienie, w którym momencie, w którym miejscu, czy w których kilku miejscach na procesie wnioskującym tego argumentu powstaje błąd logiczny czy błąd faktyczny. Mimo to nie jest w stanie zrozumieć, na czym ten błąd polega, albo nie chce tego zaakceptować. I niekoniecznie musi to wynikać ze złej woli. Po prostu bardzo, bardzo powszechne i krzewione przez indoktrynację religijną są mechanizmy wypaczenia poznawczego, które sprawiają, że nie dochodzimy do wniosków, które są uprawnione w naszych procesach wnioskujących, tylko do tych wniosków, do których chcemy dojść. I ostatnią grupą apologetów są apologeci intelektualnie nieszczerzy. I to są apologeci, którzy doskonale rozumieją swój argument, doskonale rozumieją krytykę tego argumentu, a mimo to nadal przedstawiają taki argument. I przykładem takiego apologety jest na przykład słynny William Lane Craig, który jest protestanckim apologetą amerykańskim.
który często bierze udział w debatach, czy to telewizyjnych, czy uczelnianych. Często spotyka się z adwersarzami, którzy wskazują jednoznaczne błędy, czy logiczne, czy faktyczne w jego argumentacji. I mimo to człowiek na kolejnej debacie wyciąga po raz kolejny dokładnie ten sam argument i przedstawia go, licząc na to, że albo jego rozmówca nie będzie w stanie wykazać tych samych błędów, albo przynajmniej część widowni się nabierze na jego argumentację. Ze swojego doświadczenia mogę przedstawić przykład apologety z polskiego świadka czy półświadka apologetycznego, który koncentruje się wokół forum filozoficznego Sfinia. Swego czasu zostałem ściągnięty na to forum, aby wejść w polemikę z założycielem tego forum, wujem Zbójem. I wuj Zbój przedstawił argument, właściwie nie przedstawił argumentu. Zapytał mnie o moje stanowisko wobec teizmu. Przedstawiłem mu swoje stanowisko, czyli nie widzę powodów, by uważać to za prawdę, istnienie Boga. Wuj Zbój, czyli mój adwersarz, zdawał sobie sprawę z tego, w jaki sposób działa rzetelna epistemologia, w jaki sposób dochodzi się do wniosków. Zdawał sobie sprawę, co to jest brzemię dowodowe, czyli jeśli wysuwa się pewne twierdzenie logicznie pozytywne, na przykład Bóg istnieje, to przyjmuje się brzemię dowodowe. Czyli jeżeli ja twierdzę, że jest tak, to muszę przedstawić jakiś powód, jakiś dowód na to. I wuj Zbój zdawał sobie z tego sprawę doskonale. Jednocześnie nie do końca wiedział, właściwie nie wiedział w ogóle, jak to zrobić. I nie ma w tym nic dziwnego, bo to znaczy mówię w tym momencie z mojej perspektywy, ale cała moja kariera, całe moje doświadczenie kontrapologetyczne wskazuje na to, że nie ma dowodu na istnienie Boga. Czy dobrego, działającego argumentu, który nie byłby zbudowany albo na błędzie logicznym, albo kilku błędach logicznych, albo błędzie faktycznym. I wuj Zbój zdawał się zdawać sobie sprawę z tego faktu. Więc co zrobił? Spróbował odwrócić sytuację, proponując następujący koncept. Okej, ja proponuję, że Bóg istnieje. Nie jestem w stanie przedstawić dowodów na to. Natomiast ty, ateisto, ja rozumiem, że nie proponujesz nieistnienia Boga, ale musisz coś zaproponować, żeby zrównać w bezpodstawności swoje stanowisko z bezpodstawnością mojego stanowiska. Więc wymyślę koncept aboga. Jeżeli ty nie wierzysz w Boga, to znaczy, że wierzysz w aboga. Czyli wierzysz w świat bez Boga i w tym momencie cię mam, ponieważ jeżeli ty wierzysz w coś logicznie pozytywnego, czyli tego aboga, to znaczy, że musisz ciąży na ciebie brzemię dowodowe. Aha, ty głupi ateisto, widzisz? Twoje stanowisko jest równie bezpodstawne jak moje. Jest to zabieg, stosowany przez bardziej doświadczonych, ale jednocześnie bardziej nieszczerych intelektualnie apologetów, czyli owijanie absurdu w wystarczająco grubą warstwę racjonalizacji, intelektualizacji, aby w końcu samemu przestać dostrzegać ten absurd, albo przynajmniej umożliwić to przestanie dostrzegania swojej publice, swojej widowni. I nigdy nie spotkałem głębszych przykładów nieszczerości intelektualnej niż w środowisku apologetycznym. Przykro mi to słyszeć, Konradzie. Mam nadzieję, że kiedyś spotkasz solidny argument po stronie apologetycznej,
Czy dobrze rozumiem, że na ten moment ani jednego? Argumenty, które spotkałem po stronie apologetycznej, ale nie tylko apologetycznej, bo co jest ciekawe, to to, że argumenty apologetów nie są w niczym lepsze od argumentów zwykłych teistów, którzy się tym nie zajmują. Są równie bezpodstawne, zawierają błędy logiczne, często tam dalej te same błędy ukryte. Logiczne. Jedyna różnica polega na tym, że jeżeli spotyka się doświadczonego apologetę, no to właśnie ten argument, to twierdzenie jest owinięte w grubszą warstwę tych błędów. I na pierwszy rzut oka wszystko jest okej. Okay. Na pierwszy rzut oka i na drugi, i na trzeci rzut, to zależy kto patrzy. Ich retoryka robi wrażenie. Jeżeli jesteś teistą, jeżeli wierzysz w istnienie Boga, jeżeli jesteś o tym przekonany i w dodatku, jeżeli czujesz Jego obecność, jeżeli idziesz do spowiedzi, czujesz tą lekkość i tak dalej, jeżeli i tak naprawdę sam masz tylko to odczucia, brakuje ci tego warsztatu, żeby przedstawić to intelektualnie, spójnie i tak dalej. I tutaj ratuje cię apologeta. Apologeta ujmie twoje emocje w słowa i da ci podpórkę, da ci takie kule, które wesprą twoją emocjonalność pozorem intelektualnego wyjaśnienia. I wtedy ty jesteś w stanie łyknąć takie wyjaśnienie z haczykiem, ze spławikiem, z wędką, jeszcze czasem z wędkarzem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jesteś inteligentny, to zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz jakiegoś rozumowego wyjaśnienia, jakiegoś uzasadnienia. Czegokolwiek. Mhm. Tak. I apologeta daje ci to. I ty się temu za blisko nie przyglądasz, bo albo nie masz narzędzi do tego, no bo bądźmy uczciwi. No po pierwsze, znajomość filozofii w społeczeństwie nie jest zbyt powszechna, więc nie jest trudno stworzyć argument, czy powiedzieć coś, co brzmi bardzo intelektualnie, zawiera wiele różnych słów i form. Długich, trudnych słów i tak, złożonych zdań. Tak, które robią wrażenie na osobie, która albo się tym nie zajmuje, albo poniekąd się zajmuje, natomiast tak naprawdę celem zajmowania się tym przez nią jest tylko potwierdzenie tego. Potwierdzenie przekonania, a nie sprawdzenie, czy to przekonanie jest naprawdę uzasadnione. Tak, tylko stronnicze zbieranie dowodów, mam rację, a teraz będę potwierdzać, że mam rację. Dokładnie tak. I bardzo duża ilość osób, które wchodzi na tego typu fora apologetyczne, wchodzi po to, ponieważ jest przekonana, że Bóg istnieje i chcą sobie znaleźć właśnie taką intelektualną podpórkę, żeby móc uzasadnić w sobie to przekonanie, no ci ateiści i tak dalej, ci wszyscy nowi ateiści, to jest lepszy, jeszcze ciekawszy termin, nowi ateiści z tą całą swoją pseudointelektualnością, tymi argumentami, no tutaj w końcu znalazłem coś, co zatka im usta, co pokaże im, jacy są bezmyślni, jacy są pozorancy i tak dalej, i tak dalej. Także, Konradzie, zerkam telefony w kolejce. Tak, apologeci, dla mnie to jest branża zawodowa na tym świecie, którzy nieważne, czy twierdzenie, czy wierzenie jest de facto prawdziwe, ich praca, ich robota polega na tym, żeby znaleźć uzasadnienie do danego twierdzenia, do danej wiary, do danego wierzenia. I tak jak mówisz, mają bardzo łatwą robotę, jeżeli ktoś już wierzy, a chce się tylko upewnić i umocnić i utwierdzić w swojej wierze, ale czymś zupełnie innym jest taki program jak nasz, Ekstacja Ateizm, gdzie są ludzie nieprzekonani do na przykład twierdzenia, że Bóg istnieje i czekamy ogromnie dzisiaj na wasze telefony, jeżeli jesteście w stanie podać nam argument, dowód, powód, dlaczego wierzycie. Jeżeli ten powód, dowód, argument nas przekona, ja publicznie mówię, zmienię zdanie i to powiem. Czy ty również, Konradzie? Ja mówię to publicznie od co najmniej 10 lat. Moim zadaniem jest znalezienie, moim zadaniem nie jest pokazanie ludziom, że Bóg nie istnieje. Ja nawet nie uważam, że Bóg nie istnieje. Natomiast moim zadaniem jest znalezienie działającego argumentu, nieopartego, nie zawierającego błędów logicznych, nie zawierającego błędów faktycznych, odwołań do emocji itd., itd. Czegoś, co naprawdę działa i naprawdę wskazuje na
na prawdę stwierdzenia, Bóg istnieje. Także jak sami widzicie, liczymy na wasze telefony. W tym momencie poprosimy linię numer 1. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, linia numer 1, numer 795, początek. Halo, halo? Słyszymy się? O, cześć, tu Leszek i Konrad, jesteś na wizji, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Cześć, mam na imię Maciej i dzwonię z zachodniopomorskiego. Cześć Maćku, co tam słychać, z czym dzwonisz? Chciałbym w ogóle poruszyć może takie 3 sprawy. Chciałbym jeszcze zrobić przedstęp swojej historii. Ogólnie jestem zadowolony z tego, że jest taka stacja. Wszystko zaczęło się od pana, śmiem wątpić. To co bardzo dziękuję, że trafiłem do was. Tak naprawdę podziwiam Leszka i tutaj ten pan impaktor, który jest teraz z nami. No i oczywiście pana Karola, to jest świetna sprawa. Ja też wyszedłem na powierzchnię. Ja ogólnie jestem ateistą. To zacznijmy od tego, stuprocentowym, a śmiem nawet stwierdzić, że jestem takim, jak to kiedyś Leszek powiedział, bulterierem darwinizmu od pana Dawkinsa, którego przerabiałem i przerabiam tak samo pan Hitchens, tak samo Neil deGrasse Tyson, to są świetni ludzie, naprawdę naukowo jestem, po prostu czasami przeżywam z nimi razem orgazm mózgu naukowego, mógłbym tak powiedzieć, ale z czym dzwonię? Absolutnie cię rozumiem. Proszę? Absolutnie cię rozumiem i podzielam. No, z czym dzwonisz dzisiaj? To jest niesamowite. Z czym dzwonię? Pan impaktor tutaj powiedział właśnie, co to jest wierzenie i jak ludzie mają tak naprawdę, można by było stwierdzić, jakie mają do tego podejście. Co się ze mną wydarzyło? Ja całe życie od dziecka gdzieś tam czytałem książki naukowe. Nie byłem zmuszany do chodzenia do kościoła, za co też dziękuję swoim rodzicom oczywiście. I moje społeczeństwo, tak jakby wokół mnie, też nie miałem takiego ciśnienia chodzić do kościoła. Natomiast cała ta indoktrynacja kościoła zmieniała ludzi, ja to widziałem. I w pewnym momencie ja wiedziałem, że ja nie wierzę w Boga, że On nie istnieje, bo jest to oczywiście naukowo jakby poparte tym wszystkim, co przeżywałem. Ale co się wydarzyło? Mam taki pewien jakby lęk. Mam lęk na przykład lotu samolotem. I w pewnym momencie, jak wylatywałem za granicę, do Ameryki i miałem coś takiego, po prostu wiedziałem, że są katastrofy samolotowe i takie różne rzeczy. W tym momencie przyszło mi takie coś do głowy, jak trwoga do Boga, to jest takie właśnie powiedzenie. I w tym momencie jakoś odruchowo przeżegnałem się przed lotem, wiedząc, że Bóg nie istnieje. I w tym momencie to jest coś takiego, co mógłbym powiedzieć, że to jest zbudowane na zasadzie właśnie tej trwogi przed, po prostu przed śmiercią, prawda? Więc czasami ludzie mogą sięgać po taki argument, nawet wiedząc, jak Bóg, że Bóg nie istnieje. I nie wiem, jak to wyjaśnić. Czy to jest spowodowane tym, że byłem wychowany właśnie w kraju chrześcijańskim, czyli Polska, że ta indoktrynacja gdzieś tam z boku była i ja wiedziałem, że ona istnieje, więc tak naprawdę przeżegnałem się tylko dlatego, żeby być może wiedzieć, że coś mi się nie stanie. Jest to dość taki temat, oczywiście ja nie wierzę w Boga, bo ja kocham naukę i takie różne rzeczy, ale no właśnie tu jest ten problem, że czasami ludzie wierzą tylko po to, bo się boją czegoś, ale tak naprawdę w tego Boga nie wierzą, no bo nie ma tych dowodów. Ja mam też takiego właśnie znajomego, wychowuję swoją rodzinę po chrześcijańsku, katolicko, wszystko w wierze katolickiej, natomiast on wie, że nie istnieje ten Bóg, bo jest też naukowcem. Więc to jest tylko tak jakby zbiór doktryn wychowania ludzi w pewien sposób, niż ta sama wiara w tego Boga, który mógłby być tam jakąś właśnie czymś transcendentnym, prawda? Maćku, i z tym do was dzwonię. Maćku, jak możecie to wyjaśnić? Dlaczego czasami jest tak, że jak ludzie się czegoś boją, to wierzą, co jest moim przykładem, a tak naprawdę w Boga nie wierzą? Więc nim odpowiem na twoje pytanie, to wspomnę tylko, że byłbym ostrożny z tym stwierdzeniem, wiem, że Bóg nie istnieje. Ponieważ kiedy mówisz coś takiego, to przyjmujesz na siebie ciężar dowodowy. I to znaczy, do tej pory wiem, że nie istnieje. O. A co to znaczy według ciebie? Jeszcze nie poznaliśmy. No, nauka jeszcze nie może do końca tego wszystkiego nie wyjaśniła, bo nauka daje sobie jakiś tam margines błędu, prawda? I tak samo jak właśnie Leszek wspomina, no my nie wiemy, że ten Bóg nie istnieje, natomiast wszystko, co poznaliśmy do tej pory, nie mamy za tym argumentów, żeby nam ktoś udowodnił, że ten Bóg istnieje. Zgadza się. Natomiast względem każdego twierdzenia możemy przyjąć jedną z trzech postaw. Wiem, że to prawda, albo tak, przyjmuję to za prawdę. Nie przyjmuję tego za prawdę. I pozycja trzecia, którą ty przyjąłeś, nie
przyjmuję to za nieprawdę. W momencie, kiedy przyjmujesz tą pozycję trzecią, a nie pozycję drugą, to stawiasz się na troszkę trudnej pozycji, ponieważ zaczynasz twierdzić coś logicznie pozytywnego. Bóg nie istnieje. A twierdzenie logicznie pozytywne jest obciążone ciężarem dowodu. Jeżeli nie jesteś w stanie dowieść, to zaczynasz utrzymywać wierzenie, które poniekąd jest podobne do wiary. Dlaczego? Zastanawia mnie fakt, dlaczego właśnie w tym momencie mój mózg podjął taką decyzję, co mówiłem właśnie, że przed lotem się żegnałem, no, okay. Zrobiłem sobie ten znak krzyża. Dlaczego mój mózg poprowadził mnie w tym kierunku, a nie w innym? Niech zgadnę. Byłeś wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, tak? Tak. Więc byłeś poddany przekonania na temat istnienia Boga i tego, co dzieje się po śmierci z osobami, które w tego Boga nie wierzą albo które go odrzucą, było ci wpajane od małego, prawda? Tak, tak. Jest to przekaz, który zostawia ślad nie tylko intelektualny, ale i emocjonalny. W momencie, w którym ty intelektualnie zdasz sobie sprawę z tego, że to wierzenie jest właściwie równie podstawne, co wierzenie w Dolinę Muminków i to, że jak nie będziesz oddawał czci tatusiowi Muminka, to buka przyjdzie i cię zje, że podstawy ku przekonania, że trafisz do piekła są równe, co podstawy ku przekonaniu, że na temat buki, to ty możesz to zdyskwalifikować to wierzenie jako niewarte utrzymywania. Natomiast nie wpłyniesz intelektualnie w ten bezpośredni sposób na swoje emocje. To jest pewna blizna, którą zostawia w nas religia, na naszej psychice, na naszej emocjonalności. I ona, powiem tak, ja też przez jakiś czas czułem taką wewnętrzną potrzebę na przykład żegnania się przed coś bardzo podobnego do ciebie, na przykład kiedy przyjeżdżałem koło kościoła albo... No były to takie tradycyjnie. Tak, tylko właśnie. I z czego to wynikało? To wynikało nie z mojego przekonania, że tak jest naprawdę, czy że ja wierzę, że tak jest, tylko z mojej emocjonalności. Tutaj odzywały się moje instynkty, które zostały ukształtowane przez lata indoktrynacji. Pomyśl sobie w ten sposób. Gdyby przez lata od małego dziecka przekonywano cię na przykład na temat Doliny Muminków, że tak jest i to grozi, a taka jest nagroda, to miałbyś dokładnie te same odruchy w stosunku do tego. No ja to rozumiem, tak. Tak. I nie ma jednoznacznie dobrego sposobu, żeby się od tego uwolnić. Powiem ci, co działa. Po pierwsze, no czas. Jest to ciężko. Tak, czas działa, więc im dłużej żyjesz bez tej indoktrynacji, im dłużej twoja część intelektualna zdaje sobie sprawę, jakie stanowisko jest uzasadnione, a jako nie, a jakie nie, tym ten wpływ tej indoktrynacji religijnej za młodu się zmniejsza. Natomiast prędkość zanikania tego wpływu jest różna u różnych osób. Ja ci mogę powiedzieć, że u mnie trwało... Teraz się nie żegnam, no bo to było dobre 10 lat temu, tylko wtedy jeszcze walczyłem. Jasne. Tak jakby. U niektórych osób trwa to parę tygodni, parę miesięcy, u niektórych osób trwa to dziesięciolecia niestety. To jest kwestia nie do przeskoczenia. Jedyne narzędzie, które w jakiś sposób może pomóc w pozbawianiu się tego obciążenia, to jest pomyślenie sobie w ten sposób. Ile czasu ja spędzam martwiąc się o to, czy jeżeli umrę teraz, nie wierząc na przykład w Odyna, to że po śmierci w łeb przywali mi tchor swoim młotem. W Walhali. No właśnie nie wpuszczą mnie do Walhali, tylko mnie wykopią. Ile czasu się o to martwimy? No prawdopodobnie w ogóle się o to nie martwimy. Dlaczego? Ponieważ względem tej religii nas nie indoktrynowano. No tak. No to jest racja. Ja mówię właśnie, że to piętno tego wszystkiego, znaczy indoktrynacja chrześcijańska ma ogromne, no wiadomo, każdy dobrze o tym wie i ma niesamowity wpływ na nasze społeczeństwo europejskie i w ogóle całego świata katolickiego.
Dziękuję za wyjaśnienie, tak mniej więcej. Chciałem jeszcze jedną malutką rzecz poruszyć. Jasne, prosimy jeszcze jedną, no. Tak, jeszcze szybko jedną. Chciałbym stanąć po stronie ludzi wierzących w tym momencie. I ja naprawdę lubię ludzi, którzy są wierzący, tylko że oni wierzą, ponieważ cała wiara katolicka i chrześcijaństwo ma do przekazania pewne zasady. I to jest tak jakby ta miłość, która też powiedzmy wychodzi z tego. Ja nie mówię, że ludzie, którzy nie wierzą, nie mają miłości, tylko mówię, że oni oczywiście są, to jest wszystko skonstruowane w sposób dobry. I teraz na przykład ja wiem, że ci ludzie nie wierzą w tego Boga, ale właśnie dlatego, że chrześcijaństwo promowało oczywiście tą miłość, jakąś tam gruntowną zasadą, tą miłość Jezusową, dlatego też na obrazach kiedyś widziałem, Bóg jest miłością i to jest właśnie ta miłość, więc ludzie potrzebują po prostu jakiegoś takiego innego wewnętrznego wytłumaczenia, po co jest ta miłość, po co się lubimy i kochamy. Nie, Macieju. Moim zdaniem to jest tak jakby, może to nie istniało, tak naprawdę może to nie istnieć, ale jest to dla nas potrzebne. Macieju, przepraszam, że wtrącę, bo też zerkam na zegarek, żeby inne telefony tak, też odebrać, mamy gościa specjalnego. O co chodzi? Wchodzę w wypowiedź od razu w momencie, wiesz, kiedy usłyszałem coś nie tak, dobra? Dobrze. Kiedy mówisz, że ludzie potrzebują sobie jakoś z zewnątrz wytłumaczyć tę miłość, to jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego tak jest. Bo Konrad dzisiaj wspomina o tym, gdzie, na jakim poziomie jest edukacja filozoficzna w szkole, w szkolnictwie. Na żadnym. Na żadnym. Nie? Ludzie kończą maturę, egzamin dojrzałości, idą w dorosłe życie i postrzegamy ich jako dojrzałych, świadomych siebie ludzi, świadomych swojej emocji, swoich potrzeb, swoich celów, swoich pragnień, swoich marzeń i generalnie całego swojego życia. Egzamin dojrzałości, matura. Tak jest tam napisane. W ogóle nie ma nic o psychologii. W ogóle nie ma nic o ludzkich emocjach. Czasem pani pedagog przyjdzie i powie, dzieci nie kłóćcie się. To jest cała psychologia, która tam się odbywa. Ja dopiero po studiach zacząłem to rozumieć tak naprawdę, bo miałem filozofię też i takie różne rzeczy. Tak i chociażby, nie wiem, edukacja seksualna jest tak samo na żadnym poziomie. Ja z całej edukacji seksualnej w szkole, jaką odebrałem od urodzenia do matury, to jest jedno zdanie, jeżeli najdzie mi ochota na masturbację, to żebym wyrzucił śmieci i czymś sobie zajął myśli. Ja tylko to pamiętam, stary, z całej edukacji seksualnej w szkolnictwie polskim moim, nie? Więc jeżeli psychologia jest na tak tragicznym poziomie, bo na żadnym, to ludzie idą w świat po egzaminie dojrzałości i kompletnie nie rozumieją, czym jest miłość, kompletnie nie rozumieją psychologii ewolucyjnej i milionów lat, które kształtowały ludzkość, dlaczego łączymy się w pary, dlaczego zakładamy rodziny, dlaczego tak, kochamy się nawzajem. Poczucia chemicznego przedłużenia gatunku z darwinizmu. To jest bardzo szeroki temat i ten temat porusza religia, a psychologia nie. I tym samym zauważ, że masz monopol jednej z religii, katolicyzm tak. W Polsce, a to jest tylko jedna z wersji religijnej wytłumaczenia fenomenu miłości, a wystarczy, że sięgniemy po rzetelną psychologię, która, że tak powiem, miłość zna już na wylot i świat naukowy już zbadał chyba wszystkie możliwe kombinacje, współczynniki i rzeczy, które są istotne dla tego, żeby związki przetrwały, żeby rozkwitały i tak dalej, i tak dalej. I tego po prostu nie ma w edukacji. Więc jak ludzie idą w świat po egzaminie dojrzałości, nie wiedząc, czym jest miłość, a słysząc od religii, na przykład katolickiej, że miłość to jest takie coś, że Bóg to nam dał i dzięki niemu my się kochamy nawzajem, a nie dzięki temu, że my siebie kochamy nawzajem, z zupełnie innych powodów wewnętrznych, a nie zewnętrznych, no to ludzie mają problem, bo się cały czas borykają, starając się włożyć miłość w tą ramkę religijną, którą religia im wkłada do głowy, a ta ramka jest kompletnie nietrafiona. A ja mam jeszcze jedną uwagę, troszkę z innej strony do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś coś takiego, że w ogóle w tym, co mówisz, słyszę, że jest w tobie przekonanie, że chrześcijaństwo reprezentuje miłość, reprezentuje wartości pozytywne i tak dalej. Nie przypisuję tylko miłości do chrześcijaństwa. Rozumiem. Niemniej przypisujesz tą miłość, prawda, do chrześcijaństwa. Tymczasem, można tak powiedzieć. Tymczasem ja widzę, owszem, widzę tam pozytywne rzeczy typu kochaj swojego bliźniego, jak siebie samego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widzę też na przykład propagację niewolnictwa. Co to jest za ideologia, która propaguje zniewolenie innej osoby, odebranie jej prawa bycia osobą i traktowanie jej jak rzeczą. To jest kompletnie bez sensu.
A co więcej, jeżeli zamykamy się tylko w Nowym Testamencie i w tym, co Jezus mówił, to po pierwsze, jedyne, co powiedział Jezus na temat niewolnictwa, to, żeby niewolnicy słuchali się swoich panów, szczególnie jeżeli nawet tych brutalnych. Natomiast jest jeszcze coś gorszego, co wprowadził Jezus, a czego nie było w Starym Testamencie. Jezus wprowadził koncept nieskończonej niesprawiedliwości, czyli nieskończonej kary za skończone przewinienie. A co w Nowym Testamencie według Jezusa jest największym przewinieniem? Niekochanie Jezusa. No tak. I przepraszam, że wtrącę, ale gdzieś musimy postawić kropkę. Dziękujemy ślicznie, Macieju, za telefon. Dziękuję za wyjaśnienia. Jasne. Dzwoń jeszcze do nas, bądźmy w kontakcie. Dzięki ślicznie. Oczywiście dzięki za kolejkę. Widziałem, że długo czekałeś, także podwójnie dzięki. Dzięki. Super. Cześć, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć. Miłego wieczoru. Lecimy po kolejne telefony. Prosimy linię numer 2, numer 506. Halo, halo, słyszymy się? Który? Halo, halo, halo. Halo? Jeszcze. O, teraz, halo, halo. Halo, halo. Halo, o. Tak, słychać? Prosimy o wyciszenie linii numer 1 i linię numer 2 poprosimy. Numer 506, halo? Jeszcze raz, halo, halo, cześć. Halo, halo, tak, słuchaj, halo, słychać mnie? Sekundeczka, bo słyszę obydwie linie. Samą dwójeczkę poprosimy. Teraz? Dobra, tak, numer 506, tak? Tak. Tak, jest. Dobra. Numer 506. Cześć, tu Leszek i Konrad, jesteś na wizji. Dzięki, że zaczekałeś. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz? Jestem Rafał i też jestem Piotrek, dzwonię z Holandii, natomiast jestem z Warszawy. Z czym do nas dzwonisz? Cześć. Dzisiaj chciałbym pogadać tak, na temat mianowicie, demonizowania przez Kościół katolickich pewnych rzeczy. Mam na myśli metalu. I następnie oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że zespoły metalowe po części jakby wytworzyły wokół siebie taką kulturę fascynacji, powiedzmy, śmiercią, satanizmem, okultyzmem, czyli jakby z takimi wartościami ciemności. Mhm. I z jednej strony rozumiem, że są osoby, które po prostu widzą tylko i wyłącznie w tym zło i powiedzmy sobie widzą zespoły właśnie typu Behemoth i po prostu uważam, że to jest w ogóle złe. Ale z drugiej strony, jeżeli zacznie powiedzmy analizować pewne tego utwory i zaczniesz po prostu, widać, że to jest po prostu normalny utwór, tylko że po prostu wykonany w mocniejszej wersji i do swoich to dociera. I miałem właśnie kiedyś taką rozmowę ze znajomą, bo kiedyś właśnie gadaliśmy o metalu i ona mnie zapytała, dlaczego są metalu, nie? No i ja właśnie powiedziałem, że no wiadomo, są utwory, które powiedzmy no nie popieram, tak? Bo jeszcze byłem wierzący, w chwili już nie wierzę. Ale były też właśnie takie utwory takie normalne, które na przykład właśnie próbowały, bo to opowiadał jakąś historię. To dałem mi przykład Sabatonu. To zespół, który właśnie skupia się na przekazie historycznym, to są oni śpiewają właśnie o wydarzeniach historycznych, o tych postaciach. I mimo to, że ona właśnie widziała nawet niektóre teksty przed oczami, ona i tak uważała, że tego nie powinienem słuchać. A dlaczego? Bo to jest metal. Mhm, rozumiem. Czyli... A właśnie ja tego nie rozumiem. Aha. Niestety, no, szkoda po prostu jest, że niektóre po prostu osoby, no, mimo że widzą przed oczami dany tekst, dany powiedzmy argument, albo na przykład dlaczego na przykład interpretacja tego utworu, dlaczego, o czym jest, do czego odnosi się dany utwór, ale mimo i tak uważają, że to jest złe. Nie jestem w stanie po prostu tego zrozumieć, no ale... Czyli Rafale, rozumiem twoje pytanie, jako że nie rozumiesz, dlaczego dla niektórych osób muzyka metalowa jest kojarzona z czymś złym, z czymś przeczącym jakby moralności, tak, religijnej, znaczy, jakby, że to jest coś nie tak, tak? Znaczy, może bardziej to rozumiem, dlatego że ja to rozumiem, ale nie rozumiem dlatego, że mimo na kabizom moje argumenty, że na przykład nie każdy utwór jest zły, ale mimo tak, oni tak uważają, że i tak to jest złe. Nieważne, co im pokaże, i tak to będzie złe. Czyli nieważne od treści, od tekstu, od tego, czy w ogóle nawet nie ma tekstu, bo jest akurat solówka gitarowa, metalowa, samo to, że to jest muzyka metalowa, jest coś nie tak, tak? Tak.
Nie, to, nawet to, gdyby tekstu nie było. I rozumiem, że chodzi przede wszystkim o tekst, a nie muzykę, tak? Zgadzam się. Okej. Okay. To są też kiedyś, miałem taki przykład... Może jakiś przykład, no. A powiedz mi takie pytanie kontrolne. Jest taka okładka, zaliczmy Masses of Puppets, że są krzyże, jakby one są jakby na linii, a linia idzie do nieba. I mój znajomy to zinterpretował, że jakiś tam, nie wiem, widział w tym jakiś satanizm, chociaż... Dobra, no, Rafale, przepraszam, że wtrącę, wiesz, bo też zerkam na kupę spraw dzisiaj. To jest tak, linia do nieba, tak? Tak, nie, że po prostu jest cmentarz i na każdym krzyżu jest jakby lina, która po prostu idzie jakby do nieba. Tak? Okej, okay, i teraz okładka. Moja interpretacja tej okładki, od razu się odniosę do twojego pytania, to jest to, co mówisz, krzyż i linia, która idzie do nieba. Także interpretacji tej okładki możemy mieć tyle, ile mamy ludzi. Ja mam swoją, twój kolega ma swoją, możliwe, że nie wiem, siostra zakonna będzie miała swoją. I to jest raczej wątek w kategorii gustów, a ciężko o nich dyskutować. Ja lubię jakąś muzykę, Konrad lubi jakąś muzykę i nie widzę powodu i sensu, żebyśmy się kłócili o to, która okładka co wyraża, w szczególności, jeżeli jest tak symboliczna, jak mówisz. Krzyż, niebo, kreska, tu każdy widzi co innego, rozumiesz? Więc no. Kłótnia o to, co obiektywnie znaczy taka okładka i czy ona jest obiektywnie zła, czy metal jest obiektywnie zły i metal obiektywnie nie podoba się nikomu i jak ci się podoba, to z tobą jest coś nie tak, to jest po prostu dyskusja, która nie ma sensu. Mówimy o gustach, tak jak pomidorowa, dla kogoś jest słona, a dla kogoś nie jest. Tyle. To jest... No. Ta dyskusja zmierza do nikąd, także po prostu mówisz, że lubisz taką muzykę, jeżeli teksty nie nawołują do zabijania i tak dalej, no to miłego słuchania, nawet jeżeli ja na przykład bym sobie nie puścił takiego utworu, nie? Rozumiem. A bo też podam inny przykład odwrotności właśnie, zamiast demonizować, to jakby promocja danej rzeczy. I tu mam przykład książki Jacka Pikaria, Inkwizytor. Wydaje na Fronda jakiś tam ich, nie wiem, 10 lat temu bodajże, umieściło artykuł, który promuje właśnie, znaczy po prostu zachęca do lektury innej z książek Jacka Pikary, seria Inkwizytor. Tylko że... To jeszcze jedno pytanko i będziemy kończyć, dobrze? No, tylko że ta seria z punktu widzenia katolicyzmu jest obrazoburcza, dlatego że w tej serii Jezus wchodzi z krzyża, zaczyna mordować niewiernych, gdzie modlitwa brzmi i daj nam siłę, byśmy nie przebaczali naszym winowajcom. I chodzi o to, że Fronda pokazała, że nie wie, o czym jest książka, a książka naprawdę z ich punktu widzenia naprawdę, no, jest obrazoburcza, ale mimo i tak pokazują to, jakby zachęcają do lektury tego. Dla mnie to jeszcze taka trochę głupota jest. Rozumiem. Rafale, będziemy kończyć. Słuchaj, z muzyką jest tak, że słuchaj sobie, jaką lubisz, ja słucham sobie, jaką lubię, Konrad słucha sobie, jaką lubi. I tyle. Także to nie jest wątek, w którym jestem w stanie coś więcej powiedzieć, także w razie czego bądźmy w kontakcie. Dzięki śliczne za telefon. Dzwoń za tydzień, dobra? Dzięki wielkie. Za dwa tygodnie, to jeszcze powiem dlaczego. Za dwa tygodnie, okay. Dobra. Trzymaj się. Dzięki za telefon. Halo, halo, numer 506. Słyszymy się? Cześć, z tej strony Dominik z Krakowa. Cześć Dominiku, z czym do nas dzisiaj dzwonisz? Kilka tematów mam, ale w zasadzie myślę, że jeden poruszę. Mam takie... A może zacznę od tego, tutaj do tego, co mówił Konrad. Dodałbym jeszcze do tych listy apologetów jakiś czwarty typ takich apologetów uczciwych. Mimo wszystko wierzę, że tacy też istnieją. I tacy apologeci się charakteryzowali tym, że po prostu dyskutują na temat możliwości istnienia Boga. Niekoniecznie chcą go udowodnić jakimś twardym dowodem, którego nie da się podważyć. Bo skoro możemy wierzyć w solipsyzm, prawda, czyli w to, że w zasadzie docierają do nas, że tak naprawdę nie istniejemy, jest wokół nas jest złudzeniem, no to możemy też sobie wierzyć w coś... Oczywiście, potencjalnie oczywiście. Wierzyć możemy we wszystko. Także no tutaj... więc właśnie, więc możemy wierzyć we wszystko.
możemy dyskutować też na temat możliwości istnienia takiego lub innego Boga. Jak najbardziej, jestem jak najbardziej za tym. Natomiast nie wykluczyłem w żaden sposób apologetów, którzy nie są nieszczerzy intelektualnie. Oczywiście jest cała masa takich, którzy nie mają złych intencji, robią to w dobrej wierze. Niemniej są w moim rozeznaniu albo zamykają się w tym rodzaju apologetów, którzy są niedostatecznie doświadczeni, czyli nie spotkali się z krytyką, rzetelną krytyką tego argumentu, albo spotkali się z tą krytyką, ale nie do końca ją zrozumieli. Okej, to możemy dyskutować na temat różnych argumentów i stwierdzić, że są lepsze, gorsze. Oczywiście i każdego do tego zachęcam. Dobra. Pytanie, w zasadzie mam dla was takie dwa cytaty i chętnie bym usłyszał wasz komentarz. Więc pierwszy cytat to jest następujący. Wierzę, że świat jest rządzony prawami nauki. Prawa mogą być stworzone przez Boga, ale Bóg nie interweniuje, by je łamać. Autorem cytatu jest, no, wspominany dzisiaj Stephen Hawking. Drugi cytat, autor podobny. Przepraszam cię najmocniej, możesz powtórzyć sobie, zanotuj od razu. Jasne. Wierzę, że świat jest rządzony prawami nauki. Znaczy, powiem tak, to jest moje tłumaczenie, mogę odpowiedzieć po angielsku, bo może być lepsze. A prosimy też po angielsku w razie czego. Okej. Okay. I believe the universe is governed by the laws of science. He said, the laws may have been decreed by God, but God does not intervene to break the laws. Czyli Bóg stworzył prawa natury, prawa świata, prawa fizyki, dał je nam i sobie to po prostu działa, tak? Że mógł tak stworzyć. Że mógł. Tak, mhm. Znaczy mógł, to jest powiedziane, że mógł, oczywiście nie twierdzi tego definitywnie. No to jest powiedziane podczas spotkania z papieżem Benedyktem XVI, ponieważ Stephen Hawking był członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Natomiast drugi cytat brzmi: religijność badacza polega na ekstatycznym podziwie, jaki wywołuje harmonijność i prawidłowość zjawisk przyrody, w których objawia się wyższa mądrość, prowadząca wszystkie rozumne myśli i dzieła ludzkie do poziomu znikomego swego odblasku. Uczucie to jest tematem przewodnim całego życia i wszystkich dążeń badacza, o ile zdoła się on wyzwolić z więzów egoistycznych pożądań. Jest ono niewątpliwie bardzo zbliżone do uczucia, które we wszystkich czasach przepajało twórcze natury geniuszy religijnych. To z kolei jest cytat z Einsteina. Więc jak byście się odnieśli do wiary takiej, która w pewnym sensie przenika badaczy naukowych, bo tu było już powiedziane dzisiaj stwierdzenie, że ktoś tam jest naukowcem, bo więc wie, że Bóg nie istnieje. No, ja też jestem naukowcem i no, nie mam takiego przekonania, że Bóg nie istnieje. Natomiast mam przekonanie może podobne do tych tutaj wymienionych, chociaż pewnie nie aż takim głęboko, bo nie jestem aż takim dobrym naukowcem, że no, że jednak jest swoboda prawidłowości w natrzącej naturze. Wydaje mi się, że nie mają one charakteru materialnego, na przykład matematyka nie wydaje mi się, że miała charakter materialny. Dominiku, postaramy się odnieść, dobrze? Bo już były dwa pytanka. Bardzo proszę. A jednocześnie tylko chciałbym dopytać z czystej ciekawości. Naukowcem w jakiej dziedzinie jesteś? Tak z ciekawości. No, inżynieria, matematyka, tak mogę powiedzieć ogólnie. Aha, okej, okay, dobra. Konradzie? Jak najbardziej zgadzam się z tobą, że są naukowcy, którzy nie twierdzą, że Bóg nie istnieje. I co więcej, uważam, że jeżeli ktoś twierdzi, że Bóg nie istnieje, jakikolwiek Bóg nie istnieje, to uważam, że jest to pozycja nie do obrony. Ponieważ, no, tak jak już wspominałem, bierze na siebie pewien dowód, którego nie jest w stanie spełnić. Natomiast czym innym jest pozycja nie wierzę, że Bóg istnieje. I nawiązując do cytatu z Hawkinga, myślę, że dość istotnym jest tutaj kontekst, w którym to wypowiedział. Jeszcze nim powiedziałeś, że powiedział to na spotkaniu z papieżem, to zabrzmiało mi to trochę, powiedzmy, politycznie.
tak grzecznościowo. I myślę, że gdybym spotkał się z papieżem na takim spotkaniu czysto towarzyskim i chciałbym nadal utrzymywać z nim jako takie w miarę dobre kontakty, to myślę, że powiedziałbym coś może nie aż tak jednoznacznego, że Bóg mógł zadekretować prawa, którymi rządzą, rządzi się wszechświat, tylko powiedziałbym, że nie jest to wykluczone. I znając Hawkinga na tyle, na ile go znam, w sensie wiem coś o nim, to podejrzewam, że miał na myśli właśnie to, że nie wyklucza takiej możliwości. Okej, z drugiej strony tam też jakby nikogo tam na siłę na to spotkanie nie zaciągnął, więc to jakby z czystej wolnej woli i dobrej woli się tak w ten sposób wypowiedział, prawda? Oczywiście. Jeśli mogę wtrącić, Dominiku, zacytowałeś Stephena Hawkinga, który, przypomnę, powiedział, że być może Bóg to zrobił, prawda? No tak, tak, tak powiedział. I teraz, czy być może na przykład dla ciebie jest wystarczającym argumentem, z tego co rozumiem, jesteś teistą, osobą wierzącą w Boga, tak? Tak, tak, tak. Czy na podstawie tego, że Stephen Hawking powiedział, że być może prawa nauki są od Boga, czy na tej podstawie wierzysz w Boga? Nie, nie. Znaczy właśnie dlatego rzucałem ten drugi cytat z Einsteina, dlatego że Einstein jest dobrym przykładem osoby głęboko zaangażowanej w działalność naukową. I takie przypominanie właśnie tym podziwem dla praw natury, prawda, które zgłębia, które ten podziw prowadzi go do wiary w takiej, no takiej deistycznej wiary, prawda, w Boga, który no, jest jakby właśnie racjonalnością, matematyką czy czymś podobnym. No i ja w podobnym kierunku zmierzam, w sensie, że badamy coś, co jest poza nami, w tym sensie, co jest niezależne od nas i to jest w jakiś sposób piękne, ma swoją strukturę. No i to, że jakby buduje w badaczach zachwyt i poczucie, że jest coś poza, prawda, ponad, prawda? Poza nami. Tylko tutaj, rozumiem, tylko tutaj należy być troszkę ostrożnym, ponieważ przykładowo Einstein miał tendencję do wypowiadania się w sposób poetycki, a potem bywało to nadinterpretowywane przez teistów. Na przykład powiedzenie Bóg gra w kości, czy nie gra w kości. Nie gra w kości. Nie gra w kości. Kiedy Einstein mówił to i potem było to podchwycone przez przykładowo stronę apologetyczną, to potem Einstein musiał się z tego wycofywać i tłumaczyć, że używając słowa Bóg, miał na myśli koncept taki poetycki. Użył w pewnym stopniu licentia poetica, a nie jakiś świadomy byt. Natomiast jeśli chodzi o drugą część twojej wypowiedzi, czyli że dopatrywanie się w tym jakiejś wyższej mądrości, ponieważ świat jest taki piękny, jest skomplikowany i ma dużo prawidłowości. Wydaje mi się, że jest w tym komponent projekcji, naszej projekcji antropomorficznej na świat zewnętrzny. Poznajemy coś, co nie do końca rozumiemy, co nas zdumiewa, co przez kolejne pokolenia odkrywamy kolejne drobne wycinki tej wiedzy i niełatwo ulec w tym momencie, nie trudno ulec w tym momencie zdumieniu, a ze zdumienia już tylko mały krok do antropomorfizacji, czyli przejęcia, zaczęcia postrzegania sprawy bardziej emocjonalnie. Dobrze, ale powiem tak, że antropomorfizacja to jest no, dość daleko posunięty krok, dlatego że no, możemy czasami myśleć, na przykład, że chrześcijanie wierzą Jasne. Takiego ludzkiego Boga, prawda? No, ale to jest dość daleko. Prawda? Oczywiście, mówiąc antropomorfizacja, mam na myśli przypisywanie temu mądrości. A co to jest mądrość? Mądrość to jest cecha jakiegoś świadomego umysłu. Ponieważ my mamy świadome umysły i cechujemy się mądrością, którą można dostrzec w naszych dziełach, to jeżeli widzimy coś skomplikowanego i coś pięknego, to również możemy być skłonni przypisywać temu jakąś zawartą w tym mądrość, która w jakiś sposób skapnęła z twórcy.
Jasne, oczywiście, ja rozumiem to, natomiast okej, okay, no to okej, okay, bo to jest cytat, który jest trochę poetycki, więc może on nie stanowi dobrej podstawy do dyskusji jakiejś, ale czy na przykład uważacie, czy Konradzie uważasz, że byty metafizyczne istnieją niezależnie od nas? Bo takie wrażenie na przykład jest typowe wrażenie dla fizyków, prawda, że one są czymś, tak, co poznajemy niezależnie od nas, prawda, że to są rzeczy, które istnieją po prostu, my tylko je odkrywamy. Odpowiedź krótka, nie wiem. Odpowiedź troszeczkę bardziej rozbudowana. Matematyka jest językiem opisu świata, więc w pewnym sensie możemy równie dobrze zapytać, czy pewien opis słowny istnieje. Istnieje jako pojęcie abstrakcyjne. Pojęcie abstrakcyjne, które powstaje w naszym umyśle, które ma ubierać rzeczywistość w takie kęsy, które są strawne dla naszego intelektu. No okej, okay, ale to jest, znaczy, okej, okay, tylko weźmy język, w którym się tworzymy, prawda? Tworzymy tak. Sobie słowa i one jakoś opisują rzeczywistość, opisują ją lepiej lub gorzej, prawda? Natomiast matematyka ma tą właściwość, że po pierwsze nie jest do końca zależna od nas, no bo na przykład liczba pi ma wartość 3,14 i tam dalej. Zgadza się. I żadnej innej nie będzie miała, prawda? Zgadza się. I tutaj... A druga sprawa jest taka, że te struktury, na przykład, nie wiem, to co Einstein odkrył, powiedzmy, te struktury, które opisał grawitację, no on je jakoś tam znalazł, prawda, wymyślił i okazało się, że pasują do wiedzy empirycznej. Po czym okazało się, że z tych struktur może wynikać znacznie więcej niż Einstein w ogóle był w stanie w ogóle sobie zaakceptować. Znaczy, to jest coś więcej troszkę niż opis, sam opis, no bo z opisu nie wynika więcej niż autor miał na myśli przeważnie. No. Taka jest różnica. Oczywiście i tak jak mówiłem w pierwszej części mojej wypowiedzi, zarówno matematyka, jak i logika jest czymś, co my raczej odkrywamy niż wymyślamy. Czyli obiektywnie w tym sensie, tak? Czy można by tak było powiedzieć? Być może. Znaczy, czy istnieją obiektywnie, to już jest osobna dyskusja. Natomiast... Odkrywamy, że istnieje, a słowo obiektywnie, tak jak już nieraz na wizji padło, jest jak dla mnie na siłę wciskane. Odkrywamy istnienie pewnych prawidłowości. I te prawidłowości w kwestii logiki nazywamy właśnie logiką. Zasadami logicznymi, a w kwestii matematyki opisujemy za pomocą liczb i języka matematyki. I Dominiku, tutaj postawmy dzisiaj kropkę. Okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki śliczne za telefon. Lecimy po kolejne telefony. Gość specjalny, mam nadzieję, że rozumiesz. Jasne. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Jasne. Dziękuję. Dzięki śliczne. Dzięki za telefon. Prosimy linię numer 1, numer 534. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, cześć. Nie jest tak łatwo się do was dodzwonić, jak myślałem, chyba byłem wcześniej na linii, zdążyłem się przedstawić, że jestem Rafał z Wrocławia. Rafał z Wrocławia, cześć, dzięki śliczne, że zaczekałeś. Słuchajcie, dzwonię do was z takim pytaniem, problemu, z którym prawdopodobnie wielu ateistów w takim kraju jak nasz się może borykać, ja się z nim borykam, mianowicie nie bycie akceptowanym przez swoje poglądy i to nie bycie akceptowanym przez osoby bliskie nam. I tutaj na moim przykładzie zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, mocno partej. I z biegiem czasu doszedłem do swoich poglądów ateistycznych, w których czuję się dość bezpieczny i dość ugruntowany, dostrzegam w nich piękno. I rozmowy na ten temat z rodziną często się, właściwie zawsze, kończyły się katastrofą. Kończyły się kłótnią, też może przeze mnie, bo ja potrafiłem usłyszeć takie rzeczy, że teoria ewolucji została dawno obalona już i wszyscy to wiedzą i wtedy niestety nie potrafię zachować spokoju może, no ale wciąż jest to moja rodzina i jednak ich cały czas kocham, chcę być akceptowany i zrozumiany. I teraz czuję się w miejscu, gdzie jestem przed takim dylematem, kiedy mogę uprawiać ciągłą walkę, która prawdopodobnie będzie skazana na porażkę, albo przełknąć cholernie gorzką pigułkę, że
ci ludzie tak bliscy mi mogą być po prostu zbyt ograniczeni, żeby ogarnąć poglądy tak różne od ich poglądów. Jeśli mógłbym się odnieść, Rafale, powiedz mi kluczową kwestię. Czy mieszkasz z rodzicami? Mieszkam przy domu rodzinnym, jakby tak, po sąsiedzku, więc jakby kontakt jest... Jest spory, bieżący. Częsty, bieżący. Ale, okay. ale twoje tak. życie nie zależy od twoich rodziców w dużej nie, mierze? Nie, okay. nie. Nie, jeżeli bym nie chciał mieć z nimi kontaktu, to bym nie musiał. Czyli rozumiem, jesteś niezależny finansowo i tak dalej. Tak, dokładnie. Zresztą nawet tutaj bardziej chodzi o środowisko dziadków, z którymi tym bardziej jakby nie jestem zmuszony do kontaktu, w nich nie jestem od nich zależny. Rozumiem, dobra, bo to jest kluczowa kwestia. Nie wiem, czy oglądałeś nasz odcinek o tym, jak ateiści mogą się ujawniać. Oglądałeś? Oglądałem wiele odcinków, nie pamiętam tytułów. Być może nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy ten widziałem konkretnie. Jasne, bodajże ze dwa odcinki poświęciliśmy we wstępnych prologach na to, jakie mamy rady dla właśnie... jak być ateistą publicznie, wobec własnej rodziny, wobec bliskiego otoczenia. I teraz, kiedy mówisz, że jesteś niezależny finansowo, czyli jeżeli byłoby tak skrajny, najgorszy scenariusz, bo zawsze trzeba się na niego nastawić, przygotować, a dopiero potem cała reszta. Wyraźnie stawiasz granicę, do tego jeszcze zaraz dojdę. Potem reakcją na taką sytuację jest, to my cię takiego nie chcemy i nie jesteś naszym synem. Są takie historie, ok? Musimy to brać pod uwagę i ludzie są wyrzucani z domu na bruk, nie? Jasne. I teraz, jeżeli ci to nie jest groźne, bo mieszkasz osobno, ok, blisko, ale osobno, jesteś niezależny finansowo i tak dalej, to tym samym nie widzę na ten moment przeszkód, żebyś wyraźnie na poziomie asertywności, nie agresji, tylko asertywności powiedział, że na przykład na temat religii nie chcę z wami rozmawiać, gdyż mam wrażenie, że do niczego nie dojdziemy. Pogadajmy o czymkolwiek innym. I codziennie jest milion tematów do rozmowy innych. Tylko rozumiem, że Rafale, ty chciałbyś rozmawiać na te tematy z nami, tak? Tak, właśnie o to chodzi, że ja chciałbym, ja sobie mam taką wizję, że to by było świetne, kiedy moglibyśmy rozmawiać, tak, mogę rozmawiać z wami, czy z pewnymi moimi przyjaciółmi o tym, czemu oni wierzą, na przykład, i wymieniać się tym. Ja, rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy są wierzący, są dla mnie mega cenne i okej, okay. I przepraszam, że wtrącę. Chciałbym to osiągnąć. Kluczowa kwestia. Ty chciałbyś. Pytanie brzmi, czy oni również? No, trudno stwierdzić. Pewnie jakby ich zapytać, to by powiedzieli, że tak, ale wykonanie mogłoby być inne. Może być tak, że powiedzą ci tak, a potem rozmowa się nie potoczy, ale może być tak, że spytasz, wprost ich spytaj, czy chcieliby z tobą o tym porozmawiać i od tego zacznij, bo nie możemy zakładać, że ludzie nieważne, czy bliscy, czy dalecy w naszym życiu chcą rozmawiać o swojej wierze. Ja się na tym przejechałem przez wiele lat, rozmawiałem z osobami wierzącymi bez pytania ich o zgodę. To jest po prostu nietaktowne, niekulturalne i gdzieś tam wjeżdżamy komuś z butami w sferę życia, w którą nie mamy zaproszenia. Jeżeli zaproszenie dostaniesz, to jest zupełnie inna sytuacja. Czy oni będą potrafili o tym rozmawiać, czy pojawią się emocje, to jest osobna kwestia. Ale najpierw wyraźnie zaznacz, że chciałbyś o tym pogadać, na przykład wtorek po południu. Macie ochotę? Dobra, to się umówmy. A ja, Rafale, być może mam dla ciebie rozwiązanie tej sytuacji. To, co powiedział Leszek, jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast jest w tym pewne niebezpieczeństwo, że jak będziesz się tak anonsował, słuchajcie, cała rodzina, zbieramy się w pokoju i we czwartek sobie rozmawiamy na temat Boga, to mogą to źle odebrać. Dlatego są dwa sposoby na rozmowę z wiernymi. Pierwszy sposób to taki, o jakim dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, czyli w pewnym stopniu, w pewnym sensie można to nazwać kontrapologetyką, czyli odpowiadasz krytycznie na argumenty. Krytycznie w sensie nie, że krytykujesz bezwzględnie, tylko analizujesz je i wprowadzasz pewne twierdzenia ze swojej strony, oczywiście je uzasadniając. A drugi sposób rozmowy, który jest dużo bezpieczniejszy i to jest szczególnie cenne, jeżeli rozmawiasz z kimś, z kim nie chcesz, jeżeli masz z kimś relację osobistą i nie chcesz tej relacji zaszkodzić. Jest to sposób, który się nazywa uliczna epistemologia. I czy kojarzysz ten termin?
Tak, słyszałem w jednym z odcinków stacji właśnie, ale jak zastosować coś takiego w tego typu gronie, że tak powiem? Prosta sprawa. Po pierwsze, najlepiej rozmawiać pojedynczo, bo wtedy nie ma interferencji ze strony innych członków, każdy nie próbuje odpowiadać za inną osobę. Po drugie, taka sposób prowadzenia takiej rozmowy polega tylko, praktycznie tylko na zadawaniu pytań. Pytasz o jakieś konkretne wierzenie, pytasz dlaczego uważają, że tak jest, oni ci dają jakieś uzasadnienie, a ty pytasz, okej, a czy jeśli użyjemy tej metody, którą mi właśnie podałeś, do czegoś innego, to również przyjąłbyś taki wniosek, a jeśli nie, to czy ta metoda jest nadal według ciebie taka właściwa? Tak, i tak dalej. Problem się pojawia w sytuacji, kiedy osoby wierzące czasem, kiedy zadaje się im pytania, to one odbierają to jako atak. Tak, to jest ogromny problem. Ja się sam na tym przekonałem. Kiedyś byłem w związku z kobietą wierzącą. Chciałem rozmawiać z nią o jej wierze. Miałem poczucie, że rozmawiam konstruktywnie, epistemologia uliczna i tak dalej. I wciąż ta rozmowa stała w miejscu, wiesz, bo czasami dla kogoś wiara jest tak fundamentalnie zżyta i sprzężona z jego tożsamością, osobą i indoktrynacja jest niestety potężną siłą, że kiedy analizujemy bądź poddajemy pod wątpliwość i krytykę ideę w czyjejś głowie, ktoś to odbiera jako poddajemy wątpliwość i krytykę daną osobę. Krytyka idei to nie to samo, co krytyka osoby i niestety po naszej stronie, jeżeli z kimś rozmawiamy, po naszej stronie jest, że tak powiem, bycie tym strażakiem, który czuwa nad pożarem, który anusz trzeba będzie gasić. Dlatego naszym zadaniem, jeżeli rozmawiamy z osobą wierzącą, która swojej wierze poświęca całe swoje życie, marzy o tym, że po śmierci zobaczy znowu babcię i tak dalej, to jest poważna sprawa, nie? Naszym zadaniem jest czuwanie psychologiczne nad procesem komunikacji i dialogu, żeby to była rozmowa z szacunkiem, z empatią, ze szczerością, że jeżeli tylko widzimy, że ktoś zaczyna się denerwować, to na przykład proponujemy, słuchaj, widzę, że pojawił się u ciebie dyskomfort, może chciałbyś zmienić temat, a wrócimy za tydzień. Niestety nie ma sensu napierać zbyt szybko, bo to tylko i wyłącznie robi tak zwany backfire effect, czyli rykoszet i ktoś zaczyna bronić jeszcze bardziej tego, dlaczego wierzy, bo poczuł się zaatakowany i tym samym jeszcze bardziej umacnia w to, co wierzy. To jest bardzo ważne. Dlatego, kiedy stosujesz metodę epistemologii ulicznej, to tak jak powiedział Leszek, kluczowe jest sprawianie, nie tylko bycie szczerym, ale też sprawianie wrażenia bycia szczerym. Autentyczna otwartość na rozmowę. Ta osoba musi cię odebrać. To nieważne, że ty czujesz, że ty jesteś szczery. Bardzo ważne jest, żeby ta osoba cię odebrała, że jesteś szczery. A po drugie, unikania traktowania tej osoby protekcjonalnie i unikania krytyki jej odpowiedzi. Zadajesz tylko pytania i tonem, który jak najbardziej stroni od protekcjonalności, czy od krytyki, czy od tonu, który w jakikolwiek sposób emocjonalnie mógłby zostać odebrany negatywnie. Oczywiście nie jesteś w stanie tego zawsze uniknąć. To wymaga praktyki, wprawy, ćwiczeń, jak wszystko inne. Tak, ale nawet gdybyś był doskonały w tym, to pewne rzeczy przez pewne osoby zawsze zostaną odebrane negatywnie i w takich sytuacjach po prostu warto po prostu przerwać rozmowę, wrócić do niej być może kiedyś, być może nigdy. Ale myślę, że to jest właśnie ta metoda najlepsza w twoim przypadku, jeśli chciałbyś komunikować się z członkami rodziny, ale jednocześnie musisz też wziąć pod uwagę, że w pewnych kwestiach z pewnymi osobami nigdy nie dojdziesz do porozumienia i jeżeli zależy ci na nich emocjonalnie, jako na osobach w twoim życiu, to będziesz musiał się z tym pogodzić. I Rafale, niestety gdzieś musimy postawić kropkę. Także, jeżeli chodzi o epistemologię uliczną, ja wrzucę potem po odcinku link do bardzo świetnego wykładu Antonego Magna Bosco, który epistemologię uliczną zna jak mało kto, od lat ją robi na żywo na YouTubie, nawet streamuje swoje rozmowy na Deptaku w Stanach Zjednoczonych, rozmawia codziennie z setkami ludzi,
W pewnym momencie już robię wykłady dla ateistów, jak możemy rozmawiać z osobami wierzącymi, traktując ich z szacunkiem, z empatią, że serio chcemy wiedzieć, dlaczego oni wierzą, a nie przychodzimy atakować. Bo ja autentycznie jestem ciekaw, dlaczego ludzie wierzą, w co i dlaczego. I o tym jest ten program. I Antony ma świetny wykład We're doing it wrong, czyli my to wszystko robimy źle. Taki tytuł jest nie bez powodu. Będzie link w opisie. Niestety z tego, co wiem, polskich napisów jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że to nie kłopot dla ciebie. Spoko, dam radę. Okej. A jeżeli chodzi o epistemologię uliczną, to myślę, że temat jest na tyle żywy, ciekawy i przede wszystkim potrzebny i niestety jeszcze nie jest popularny dookoła w środowisku ateistycznym, tak jak zasługuje na to, że myślę, że spokojnie w stacji kiedyś zrobimy osobny odcinek o epistemologii na przykładach, jak to robić właśnie, jak nie robić, bo to jest bardzo potrzebne i rzeczywiście po polsku tych materiałów jeszcze nie ma. Książka opisująca epistemologię uliczną autorstwa Petera Bogusiana aktualnie jest wciąż w tłumaczeniu. Czekamy, mam nadzieję, że w tym roku już uda się ją wydać. Jest to książka, na którą ogromnie czekam, ogromnie będę polecał tutaj na wizji, gdyż jest to fundamentalna zmiana i poprawa jakości komunikacji ateistów z wierzącymi i nie tylko, dowolnych dwóch ludzi, którzy się nie zgadzają. Jak można poprowadzić taki dialog? Także śledź proszę epistemologię uliczną. Po angielsku jest coraz więcej materiałów, po polsku dopiero gdzieś tam się pojawiają, ale powolutku już coś zaczyna być, bo to jest rewelacyjna sprawa, a tymczasem Rafale, niestety czas nas goni. Jasne. Dzięki śliczne za telefon. Dzięki. Jasne, dzięki. Dzwonię jeszcze, trzymaj się. Dobra, zerkam na zegarek. Niestety dzisiaj telefonów odebrać. Jesteśmy z delikatnym poślizgiem po czasie, a jeszcze kilka spraw trzeba wspomnieć. Konradzie, czy jakiś komentarz do telefonów, coś chciałbyś rozwinąć? Myślę, że czy padło już na bieżąco? Odnosimy się na bieżąco, tak jak najbardziej. Okej, kilka spraw. Pytanie z czatu było o Maję Czapską. Kiedy u nas się pojawi? Niestety w tym momencie w planach tego nie mamy. Maja z nami gdzieś tam uczestniczyła w założeniu stacji. Bardzo chciałbym, żeby Maja kiedyś u nas wystąpiła raz jeszcze. Aktualnie wiem, że jest bardzo zajęta nauką, rozwija się naukowo. Przed nią będzie niesamowita szkoła, do której chce się dostać. Także po prostu ma swoje plany. Jeżeli tylko czas pozwoli, zaproszenie cały czas jest. Maju, jeżeli oglądasz, drzwi zawsze otwarte. Także to tyle ode mnie w tej kwestii. Okej. Tu tak. A propos twojej strony na Filmwebie, link będzie w opisie. Jest tam szerokie forum dyskusyjne. Przez X lat przeprowadziłeś X rozmów. Podsumujmy. Czy usłyszałeś jeden argument za istnieniem Boga, który cię przekonał? No ponieważ siedzę tutaj i siedzę w roli ateisty, no to gdybym usłyszał taki argument, to by mnie to nie było. Czyli x lat, x rozmów, x lat, wciąż nic. X, a właściwie x jest bliskie faktowi, ponieważ jest to ponad 10 lat właściwie. Prowadziłem rozmowy z przedstawicielami przeróżnych religii, nie tylko chrześcijanami, muzułmanami. Żydami. Tak, nie tylko chrześcijaństwo tam na forum, nie? Hindusami i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiałeś z nimi wszystkimi i nie znalazłeś ani jednego. Znalazłem całą masę podobieństw. Jest bardzo dużo identycznych argumentów. I to daje do myślenia. Ten sam argument, jeżeli ten sam argument prowadzi do tak dramatycznie różnych wniosków, to co to mówi o wartości tego argumentu? O jego rzetelności. Czyli mówisz, wciąż czekasz. Wciąż na ten pierwszy jeden. Nie mam nadziei, ale jeżeli istnienie Boga jest prawdą, to ja autentycznie chcę wierzyć w Boga. Ja również, bo to jest ten projekt. Mhm. Natomiast chcę jednocześnie unikać wierzeń fałszywych. A jeżeli jakieś wierzenie jest pozbawione dowodów, to jest nieodróżnialne od wierzenia fałszywego. I jeżeli utrzymywałbym takie wierzenie, to tak naprawdę nie byłbym zainteresowany tym, nie byłbym zainteresowany prawdą. Tak, dochodzimy do pytań, jak odróżnić Boga niewidzialnego od nieistniejącego i tego typu masa pytań. Czekamy na dowody, czekamy na argumenty. Dzisiaj z tego, co słyszę,
nie udało nam się takiego usłyszeć. Jeżeli jakikolwiek znacie, bądźmy w kontakcie. Dzisiaj już telefonów nie odbieramy, mamy jeszcze kilka ogłoszeń na koniec i tak, powolutku będziemy kończyć odcinek. Do tych linków. Jasne. Linki będą w opisie, natomiast można to też prosto wygooglować, wpisując Impactor Film Web. To link do spisu treści moich rozmów, który jest podzielony tematycznie i działowo. I myślę, że przegląda się to dość sprawnie, mimo że samo forum nie było stworzone do dyskusji, to ostatecznie wychodzi to całkiem dobrze. A druga sprawa, można też wygooglować moją debatę z księdzem profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wpisując na YouTube ateista u księdza. Link oczywiście będzie w opisie, także i do filmu Eba, i do debaty damy. Przeciekawe materiały, gorąco zachęcamy do lektury, do zapoznania się. W linkach oczywiście też wspomnimy o tym, jak robić epistemologię uliczną, jak jej nie robić, jak rozmawiać z wierzącymi. Są konkretne rady na ten temat. Także obejrzyjcie na spokojnie, dajcie znać, co myślicie o epistemologii. Co tam jeszcze dalej? W rozmowie z Rafałem poruszony został wątek odcinka, jak ateiści mogą się ujawniać, jak rozmawiać z rodziną, kiedy, jak, dlaczego i po co. To był odcinek 25. Ateiści, ujawnijcie się. Taki tytuł. Także odsyłamy do tego odcinka. Co jeszcze? Na końcu tego odcinka, jak już my zejdziemy z wizji, będą trzy filmiki promocyjne w kwestii Dni Ateizmu 2018. Przypominamy, za tydzień, 25 marca, nie będzie zwyczajowego niedzielnego odcinka, gdyż 23 marca w piątek o 17:30 stacja będzie we Warszawie. Szczegóły za chwilę i na Facebooku i śledźcie naszą stronę www. chociażby. 25 marca w niedzielę o godzinie 14:00, możliwe, że w filmiku, który zaraz zobaczycie, będzie 13:15, już nie zdążyliśmy tego zmontować, była to świeża informacja, świeża zmiana. 25 marca, 14:00 stacja również będzie we Warszawie. Za chwilę będą filmy promocyjne poszerzające ten temat. Natomiast w kolejną niedzielę, po Dniach Ateizmu, czyli w niedzielę 1 kwietnia, w niedzielę wielkanocną, odcinek stacji będzie, tylko że nie na żywo. Nie będzie można do nas dzwonić. Podobnie jak w Wigilię w grudniu, my będziemy w domach u rodzin, natomiast odcinek został już nagrany i jego emisja odbędzie się w niedzielę 1 kwietnia o godzinie 18:00 od razu na YouTubie. Dalej, w kwestiach Dni Ateizmu. Dni Ateizmu 2018. Największe wydarzenie roku w całym środowisku, na które z chęcią się wybieram. Będziesz może, Konradzie? Jeszcze nie mogę się określić, ale jeśli nie będę fizycznie, to na pewno będę duchem. Czyli masz ducha, powiadasz? Jak najbardziej. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zawitasz na antenę, dokończymy ten wątek. Z miłą chęcią. Oczywiście. Dni Ateizmu 2018 organizują m.in. Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego oraz Koalicja Ateistyczna. Fundację możecie wesprzeć na www.pomagam.pl/ateizm, link w opisie, a Koalicję Ateistyczną na www.koalicjaateistyczna.org/donate, link również w opisie. Dodam jeszcze od siebie, że Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego ma w swoich produkcjach taki oto przegląd ateistyczny. Jest to kwartalnik, który jest pierwszym ateistycznym pismem w Polsce. Osobiście prenumeruję. Aktualnie najnowszy odcinek numer 2, bo to był zerowy, a potem pierwszy. I teraz numer 2 jest w drodze do mnie, bodajże jutro, pojutrze do mnie dojedzie. Z tego co rozumiem, niestety dzisiaj go nie mogę pokazać. Tam jest temat przewodni numeru Dni Ateizmu 2018, cała rozpiska, kto, gdzie, kiedy i tak dalej. Możliwe, że tam jest wciąż stacja Ateizm o 13:15, acz zmiana na godzinę 14:00 nastąpiła już po pójściu do druku. Także z góry mówię, 14:00, nie 13:15. Organizacyjne takie roszady po prostu zajść musiały. Przepraszamy za ewentualny kłopot. Okej. W jaki sposób możecie śledzić stację? Mamy stronę www.stacja-ateizm.pl. Piszcie do nas maile na kontakt@stacja-ateizm.pl. Mamy stronę na Facebooku. Na Facebooku jest również grupa dyskusyjna naszych widzów. Przez cały tydzień, nie tylko raz w tygodniu w niedzielę, dzieją się tam fajne dyskusje. Także
zapraszamy serdecznie. Czasami też i członkowie ekipy tam są, acz przeważnie to jest grupa dla widzów stacji. Coraz więcej tych rozmów i bardzo się cieszymy, że dialog jest pobudzany. Bardzo się cieszymy, Konradzie, że twoje forum na Filmwebie, muszę przyznać, dość nietypowe miejsce na takie dyskusje, acz gdziekolwiek ludzie rozmawiają na tematy religijne. Często to słyszę, natomiast forum typu totalnie ani niereligijnego, ani nie sceptycznego, totalnie, czy ateistycznego, jest idealnym miejscem, ponieważ spotyka się tam ludzi z całego przekroju społeczeństwa. I nagle rozmawiamy z kimś, kto nigdy w życiu mógłby na ten temat nie porozmawiać, dokładnie, bo tak. Nie poszedłby na debatę ani tak dalej. Nie? Albo nigdy o czymś takim w ogóle do głowy mu nie przyszło. I tak dalej, i tak dalej. Także ma to całą masę plusów. Super, super. Życzymy oczywiście powodzenia w twoim Dziękuję. Forum. Mam nadzieję, że będziesz prężnie się na nim udzielał w dalszym ciągu. W pewnym sensie jest to już dzieło w dużym stopniu skończone, bo bardzo, bardzo dużo tematów zostało tam omówionych. Niewiele zostało do omówienia. Uprzedzam, strasznie dużo. Najpewniej to pytacie, które macie w głowie, już zostało zadane, już Konrad udzielił odpowiedzi, także zapraszam. Tak, ale to, że jest tam tego tak dużo, to niech was nie przeraża, ponieważ jest tam bardzo dobry spis treści. Oj, potwierdzam, również bardzo dobry, bardzo długi, rzetelny, czytelny i polecam. Niesamowite, jak zobaczyłem ten spis treści po raz pierwszy, to pamiętam tą koparę na podłodze. Ile roboty ci to zajęło, to jest niesamowite. Coś pięknego. Dzianko do ziarnka. Oj, skromny jesteś, muszę przyznać. Dobra, co jeszcze? Tu. Następny odcinek na żywo. Będzie nie po Warszawie, nie po 1 kwietnia, tylko dopiero 8 kwietnia wracamy do naszego zwyczajowego formatu. Biureczko, dwa mikrofony, telefony. 8 kwietnia dopiero wtedy. Także za tydzień Warszawa, znikamy z Wrocławia, potem 1 kwietnia odcinek już nagrany i dopiero 8 kwietnia wracamy na wizję. Także szykujcie telefony śmiało, ale również szykujcie telefony na następny piątek, czyli już przypomnę sobie, 23 marca, w następnym tygodniu o 17:30 będzie odcinek z telefonami. W niedzielę nie, ale w piątek będzie. Także w piątek dzwońcie, a potem dopiero 8 kwietnia. Okej, to chyba by było na tyle ode mnie. Dziękuję ślicznie za odcinek. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy u nas będziesz, również będą telefony. Czekamy wciąż na argumenty, dlaczego wierzycie, w co i dlaczego. I dlaczego. Nigdy nie za dużo pytań. Także dzięki śliczne za dzisiaj. Dziękujemy ekipie technicznej, że zostaliście z nami dotąd. Dzięki śliczne. Dziękujemy widzom, dziękujemy wszystkim dzwoniącym. Dziękuję tobie, Konradzie. I dziękuję tobie, Leszku. I dziękuję wam, widzowie i dzwoniący do nas. Dziękuję za telefony. Widzimy się już niedługo, tak jak tam mówiłem, rozpiskę, informacje, śledźcie, wszystko tam będzie. Gdzie ma być? Także prosimy o materiały promocyjne, dopiero potem będzie nasza czołówka końcowa. Na teraz już się z wami żegnam. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się, cześć. Cześć, tu Konrad Wileszek ze stacji Ateizm. W dniach 23 i 25 marca w Warszawie odbędzie się piąta już edycja Dni Ateizmu, na którą was serdecznie zapraszamy w imieniu swoim oraz całej ekipy Stacji Ateizm. Dni Ateizmu to cykl wydarzeń skupionych wokół tematu ateizmu w Polsce i na świecie. W ramach trzydniowych uroczystości odbędzie się wiele ciekawych wykładów, spotkań, paneli dyskusyjnych, a także coroczny Marsz Ateistów. Piątek 23 marca o godzinie 17:30 Stacja Ateizm wraz z Koalicją Ateistyczną będzie w klubu kawiarni Pożyteczna przy ulicy Nowy Świat 52. Poprowadzimy tam 1,5-godzinny program na żywo, w którym czekamy na telefony zarówno od osób wierzących, jak i ateistów. Jesteśmy ogromnie ciekawi, w co wierzycie i dlaczego, także dzwońcie do nas. W sobotę 24 marca będziemy uczestnikami Marszu Ateistów. Wydarzenie, które corocznie integruje ateistów z całej Polski i nie tylko. Jest to wydarzenie, które upamiętnia śmierć Kazimierza Łyszczyńskiego, który został skazany na śmierć za swoje poglądy.
W niedzielę 25 marca o godzinie 13:15 wraz z Fundacją imienia Kazimierza Łyszczyńskiego będziemy w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72. Ten odcinek zrobimy nieco inaczej niż zazwyczaj. Nie będziemy transmitować na żywo w internecie. Przyjdźcie, pogadajmy na miejscu, będzie można zadać pytania z publiczności, będzie mikrofon, także mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia. Będziemy wtedy w Warszawie, bądźcie tam i wy. Spotkajmy się, porozmawiajmy. Dialogu i rozmów nigdy nie za dużo. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym Facebooku, na YouTubie, na stronie www. Śledźcie, mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą odbywały się w Warszawie oraz do śledzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie pojawi się nagranie naszych programów z Dnia Ateizmu. Do zobaczenia. Nazywam się Jarosław Kowal i w imieniu Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w kolejnej edycji Dnia Ateizmu. Jest to największa impreza gromadząca ludzi z całej Polski, na której dyskutujemy o tym, jak budować nowoczesne społeczeństwo. Jesteśmy organizacją, która gromadzi ludzi głęboko wierzących. Wierzymy w potęgę nauki, racjonalność, sprawiedliwość, uczciwość i wszystko to, co wydaje się tak zwanym katolikom czymś paskudnym, bo ateista to takie brzydkie słowo. Koalicja Ateistyczna chce pokazać, że ateizm kojarzy się ze sprawami bardzo pozytywnymi. Nastraja ludzi do tego, aby racjonalnie oglądać świat i budować swoją przyszłość na tym, co podpowiada nauka. Odrzucamy wszelkie dogmaty, odrzucamy urojenia i zabobony. Gromadzimy ludzi o różnych poglądach politycznych i nie staramy się na takie tematy jak dominacja partii czy dominacja jakiegoś ugrupowania w ogóle ze sobą rozmawiać. Rozmawiamy o tym, jak budować lepszy świat. Najbliższa edycja Dnia Ateizmu będzie miała miejsce w dniach 23 do 25 marca. Spotykamy się w Warszawie. Będzie kilka imprez, które zadowolą wszystkich, bo będzie i marsz na świeżym powietrzu, i będą panele dyskusyjne, gdzie mądrzy ludzie podzielą się swoimi wrażeniami i opiniami, co myśli nasze społeczeństwo na wiele ciekawych tematów dotyczących wolności słowa, wolności sumienia, kwestii mniejszości, różnych mniejszości, w tym mniejszości religijnych, seksualnych i rasowych. A więc dotkniemy wszystkich najbardziej palących problemów, które dzisiaj dotykają nas, czy chcemy, czy nie chcemy. Imprezą plenerową, można powiedzieć, będzie Marsz Ateistów, który rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę pod pomnikiem Kopernika, jednego z mądrzejszych Polaków i prawdopodobnie ateisty. Przejdziemy marszem do rynku Starego Miasta, gdzie odbędzie się rekonstrukcja historyczna. Dokonamy symbolicznego ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego. Kazimierz Łyszczyński był szlachcicem, filozofem, dobrym żołnierzem, który w 1689 roku został skrócony o głowę tylko dlatego, że napisał traktat o nieistnieniu bogów. To nie spodobało się biskupom, nie spodobało się królowi ani sejmowi. Łyszczyński został na rynku Starego Miasta ścięty. Pokażemy Państwu, jak to było i przypomnimy, że dzisiaj, chociaż nas nie ścinają, to wcale nie znaczy, że jesteśmy krajem tolerancyjnym. Będziemy walczyć o tolerancję, będziemy walczyć o wolność słowa i sumienia. Po marszu zapraszamy wszystkich na panele dyskusyjne.
na których dowiecie się Państwo o bardzo wielu ciekawych historiach, dyskusjach, o statystykach, jak w Polsce liczona jest populacja katolików. Dowiecie się, że do kościoła chodzi w Polsce 25, może 26%, a wmawiają nam, że musimy płacić na kościół, dlatego że jest katolików w Polsce bardzo dużo. To wszystko kłamstwa. Obnażymy kłamstwa kościoła, obnażymy wszystkie przekręty i wszystkie układy, które kościół ma z naszą władzą. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału i zapraszam do wsparcia Koalicji Ateistycznej, organizacji, która myśli o przyszłości naszych dzieci i wnuków, aby Polska była piękniejszym i zdrowszym krajem. Wszystkich zapraszamy na Marsz Ateistów 24 marca, godzina 13 pod pomnikiem Kopernika. Będzie smutno, bo to rocznica ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego, ale wykrzyczymy też nasze świeckie, postępowe ateistyczne hasło. Zapraszamy Was wszystkich. Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Kazimierza Łyszczyńskiego zapraszam do Warszawy w dniach 23-25 marca na już 5 dni ateizmu. Wobec postępującej klerykalizacji kraju uważamy za konieczne zamanifestowanie obecności i praw polskich ateistów. Jak wyglądały dni ateizmu 2017 i wydarzenia, które zorganizowaliśmy, zobaczycie Państwo już za chwilę. W tym roku proponujemy jeszcze atrakcyjniejszy program, w którym wystąpią wybitni ateiści z Polski i z 10 krajów świata z kilku kontynentów. Wśród nich David Silverman, charyzmatyczny prezes amerykańskich ateistów i laureat Nagrody Richarda Dawkinsa z zeszłego roku. Nie zabraknie polskich ateistów, wśród nich profesora Pawła Golika, pani profesor Moniki Płatek, dyrektora Teatru Powszechnego Pawła Łysaka i wielu innych. Szczegóły na stronie www.lyszczynski.com.pl i na końcu tego filmu. Serdecznie zapraszamy. O prawie do wyboru myśli, do wolności sumienia, do wolności nauki, sztuki, kultury, edukacji. Będziemy mówić również o prawie do wyboru swojego życia, a także do wyboru swojej śmierci. Atheistic beliefs are typically based on what we experience in the real world in which we actually live. Nikt nie wie, czym są uczucia religijne. Możemy mówić o przekonaniach religijnych, natomiast czym są uczucia religijne, to jest wielka tajemnica. Uniwersytet Medyczny, strony praktycznej dostarczaliby lekarze z warszawskich szpitali, natomiast uczelnią prowadzącą to byłby Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Grupa różańcowa melorecytowała brewiarz, patrząc to w teatr, to w niebo. Polacy nie tyle są przeciwni obecności religii w szkole w ogóle, co bardziej jej ekspansywności. Recently, the blasphemy law in Denmark has been actualized. The last time it was used was in 1946. To nie jest walka o krzyż, tylko właśnie walka o godność ateisty. Canada n'est pas un pays laïque, c'est-à-dire que la constitution et les lois du pays comportent toujours beaucoup d'ingérence religieuse. I had to flee from Pakistan, I had to leave my family, I lost my friends, even I lost my work and lost my daughter as well. Parce que les sondages en France disent que 90% des Français sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La loi sur le droit des malades, la loi sur l'euthanasie active et la loi sur les soins palliatifs. Autonomiczna decyzja świadoma
nie pod przymusem i to wcale nie jest proste. Tylko i wyłącznie pewność, że mamy do czynienia ze świadomą decyzją jednostki. Zaraz po opaleniu muru berlińskiego polska medycyna obszar bioetyki oddała Kościołowi, a ten chętnie go zagarnął. Czuję się naprawdę ogromnie zaszczycona. Bardzo wzruszyło mnie to uzasadnienie. Nothing has changed on the ground in Ireland. Church and state continue to treat women as mere vessels and second-class citizens. L'émancipation des dogmes religieux, qui est aussi une très grande difficulté pour nous, et bien sûr le droit des femmes à disposer de leur corps. To jest to przebudzenie moim zdaniem, że jesteśmy wszędzie, nie tylko w dużych miastach, to o to chodzi. It's the same with the veil. You must stand with those who are demanding to be unveiled, who are fighting against the Islamist veiling rules.